bruh. Look at this dude. Wait till you see the. No. Oh, look at the top of his head. Look at his lips. Do you like garbage trucks? Zachwytać firmę wprost z Hollywoodu. 300 na świecie zrobiło furorę, bo mało kto słyszał o akcjach Osari i nie uczyli ich o tym w szkole. To nie są mity, legendy czy baśnie, wizje Tolkiena, fantazy czy bajki. To jest historia prawdziwej armii, co wygrywała największe walki. Formacja działała już w XV wieku wśród Serbów i Węgrów walczących z Turkami. Jeszcze bez zbroi, lecz drzewem i tarczą, swoją kojazdą opór stawiali. Widząc sukcesy swoich sąsiadów, u nas powstały już pierwsze jednostki. W bitwie pod Orszą, w świetle moskiewskim, wygrywa armia Litwy i Polski. Trzepot piór, proporców szum, to nadciąga polska armia. Odwagi wzór, mocna jak mur, gotowa do walki husaria. Każdy się bał, już widząc fał, szarże nagłego niebezpieczeństwa. U wroga histeria, gdy kawaleria sięga do kolejnego zwycięstwa. Pod Oberdynem, naprzeciw Mołdawii, Tarnowski zdobył się na odwagę. Po 5 godzinach Łomot im sprawił, a mieli 4-krotną przewagę. Stefan Batory zostaje królem, rozbudowuje, wzmacnia swą armię. Kopia półpancerz, przybica szabla i nie do zdarcia mamy husarię. Lubieszów, Byczyna i Kokenhausen, wygrać możemy już każdą wojnę. Lecz jedna z największych bitew w historii to bez wątpienia ta pod Kirchholmem. Szwedów 3-krotnie, większa przewaga, 20 tysięcy aż się zebrało. Lecz nic to nie dało, straciliśmy setkę, w tym 3 husarów, strat bardzo mało. Trzepot, piór, proporców, szum, to nadciąga polska armia. Odwagi wzór, mocna jak mur, gotowa do walki husaria. Każdy się bał, już widząc fał, szarże nagłego niebezpieczeństwa. U wroga histeria, gdy kawaleria sięga do kolejnego zwycięstwa. Armia polsko-litewska jest solo wokół dla odwiecznego naszego wroga. Armia moskiewska ze Szwecją u boku będą próbować znów nas pokonać. Tym razem różnica co do wielkości była ogromna, aż 5-1. Lecz tym się nie przejął hetman Żukiewski i pod Kuszynem w końcu dopiął swego. Powtarzająca się szarża husarii, tą i z powrotem, aż braknie tchu. Czasem wróg myślał, że naszych jest 1000, gdy w bitwie walczyło około 100. Pod Chocimiem Jan Karol Chodkiewicz wraz z kozakami obu swój bronił. Po kilku szturmach tureckiej inwazji nadszedł kontratak i Turków przegonił. Trzepot, piór, proporców, szum, to nadciąga polska armia. Odwagi wzór, mocna jak mur, gotowa do walki husaria. Każdy się bał, już widząc fał, szarże nagłego niebezpieczeństwa. U wroga histeria, gdy kawaleria sięga do kolejnego zwycięstwa. Siana Martynów, potem Ochmatów, pod którym rozbito siły Tuchajbeja. Pod Beresteczkiem, niewielkim miasteczkiem, przegrał Chmielnicki wraz z armią Gireja. Imperium Osmańskie wciąż rosło w siłę, Mustafa próbował podbić Europę. Sowiecki pod Wiedniem zatrzymał Turków, husarii 24 chorągwie. Byliśmy potęgą, wzorcem dla innych, wciąż wystawiano na próbę nasz kraj. Dlatego Polaku, bądź w tych kwestiach czynny i o prawdziwą historię dbaj. Honor i duma to cechy husarza, Polaka takiego samego jak ty. Więc kiedy wróg będzie nam znowu zagrażał, to nigdy nie żałuj swej krwi. Trzepot, piór, proporców, szum, to nadciąga polska armia. Odwagi wzór, mocna jak mur, gotowa do walki husaria. Każdy się bał, już widząc fał, szarże nagłego niebezpieczeństwa. U wroga histeria, gdy kawaleria sięga do kolejnego zwycięstwa. Czasy, kiedy honor był nad śmiercią, walka do ostatniej chwili z zaciśniętą pięścią. Czas przemija szybko, ale dalej pamiętamy o wszystkich naszych wrogach, którym zadaliście rany. Były takie czasy, kiedy honor był nad śmiercią, walka do ostatniej chwili z zaciśniętą pięścią. Czas przemija szybko, ale dalej pamiętamy o wszystkich naszych wrogach, którym zadaliście rany. Polska husaria jak zawsze jest wyciężona, przez 125 lat znana ze swoich dokona. Nie przegrali żadnej bitwy, chwała im za to, chociaż stawali do walki.
przeciw furiadom. Turkowie przegrywają, Osman na kolanach. Ta wygrana na kartach historii została wspomniana. 140 husarzy przeciw 3000 ruskim. Wrogowie nie wiedzieli, że to czas ich egzekucji. Szybki rozdrobnik nie było co zbierać. Chwała wam, nikt nie zapomni o bohatera. Walczyli godnie za ojczyznę i rodzinę. Jury. Chwała wam, nikt nie zapomni o bohatera. Walczyli godnie za ojczyznę i rodzinę. A zwycięstwa zwykle opijali drogi winę. Taki system tam panował wjazd na koniach. Przecinają serca, znów krew jest na ich dłoniach. Kiedy stawali naprzeciw wielkim rokom, anioł śmierci na trupy czekał z ochotą. Były takie czasy, kiedy...